Dzień dobry, nazywam się Mietek Sławski, jestem leśniczym w leśnictwie Perkunicha. Oprócz tego hobbystycznie zajmuję się pszczołami, jestem właścicielem 11 rodzin pszczelich. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o pszczołach, o lesie, o kwietnych łąkach. Zapraszam. Mietka mieliście okazję poznać, gdy tłumaczył, dlaczego Jezioro Czarne jest czarne. Dziś pokażemy go z zupełnie innej strony, bo oprócz tego, że jest leśnikiem, ma też swoje pasje. Ale dlaczego akurat pszczoły? Dlaczego pszczoły? Nie jestem synem pszczelarza, nie jestem wnukiem pszczelarza. Mój pierwszy kontakt z pszczołami to około, miałem wtedy 2 lata. Urządliła mnie pszczoła. Dostałem wstrząsu anafilaktycznego. Pogotowie na sygnale zawiozły mnie do szpitala i od tego czasu byłem cały czas uczulony na to, że to jest niebezpieczne dla mnie, że może się źle skończyć. Wręcz mi mówiono, że mogę umrzeć, jak mi następna pszczoła urządzi. Gdy miałem około 10 lat, urządliła mnie osa. Nic się zupełnie nie stało, byłem trochę zdziwiony. Około 20 przypadkowo urządziła mnie wtedy już na pewno pszczoła. I również nic się zupełnie nie stało. Gdy pracowałem w nadleśnictwie Kudypy ponad 10 lat temu, pan nadleśniczy Alfred Szlaski zajmował się pszczelarstwem i któregoś razu mnie zaczepił i mnie zapytał, czy pomogę złapać rójkę, która zawisła na drzewie. Mówię, oczywiście, bardzo chętnie. No i wtedy urządziło mnie już chyba z 5 tych pszczół. Również nic się nie stało, lekka opuchlizna taka standardowa w takim wypadku. Któregoś razu byłem u kolegi, który zajmował się pszczołami. Zacząłem tam przyglądać się tym pszczołom, jak tam pracują na wlotku. On do mnie podszedł i mówi, jak chcesz, to mówi, ja ci dam tutaj książki, będziesz o pszczołach będziesz czytał, a na wiosnę sobie kupisz pszczoły, będziesz miał swoje pszczoły. Wziąłem te książki, to było przez całą zimę czytałem, oglądałem informacje w sieci, filmiki na YouTubie. I jednocześnie już rozmawiałem z pewnym starszym panem pszczelarzem, który chciał sprzedać swoje pszczoły. Pamiętam, że tak było, ciekawa sytuacja, bo jak go zapytałem, no to kiedy mam przyjechać po te pszczoły? On mi nie powiedział daty, w sensie, że przyjedź w kwietniu, przyjedź tam na początku maja, tylko powiedział mi, przyjedź do mnie, jak zakwitnie agrest. Więc trochę mnie to zdziwiło, chodziłem i patrzyłem, czy ten kwitnie agres, czy nie kwitnie. Oczywiście, tak jak się mówiliśmy, kupiłem od niego te pszczoły i zostałem pszczelarzem. Ale nie trzeba być pszczelarzem, żeby pomagać pszczołom i innym zapylaczom. Przyjrzyjcie się swojemu otoczeniu. Jeśli zauważycie rośliny chętnie odwiedzane przez różne owady, to zostawcie je. Tak zrobił Mietek, a w zamian za to jego ogród odwiedził bardzo ciekawy gość. Kiedy kosiłem trawnik przy leśniczówce, zauważyłem rośliny, które są roślinami miododajnymi. Spróbowałem ich po prostu nie skosić i okazało się, że wyrósł taki piękny żmijowiec, który jest rośliną miododajną, pyłkodajną, bardzo cenną, z której korzystają trzmiele, korzystają pszczoły miodne, korzystają motyle. Zdarzyło się nawet tutaj, że przyleciał fruczak gołąbek. To jest taki ciekawy owad, który jest ćmą latającą za dnia. Fenomen polega na tym, że migruje tak jak ptaki. Przelatuje tysiące kilometrów i wyglądem przypomina do złudzenia kolibra. Wielu ludzi widząc to myśli, że widzą kolibra. Ja w pierwszej chwili, szczerze mówiąc, też tak pomyślałem, bo nie znałem tego owada. I właśnie na tym żmijowcu któregoś razu widziałem fruczaka gołąbka. Kolejna roślina, tym razem pyłkodajna, która rośnie w moim ogrodzie, to dziewanna wielkokwiatowa. Również pojawiła się tu naturalnie, wystarczyło kosząc trawnik ominąć i pięknie, jak widzimy, zakwitła, dając pożytek w postaci pyłku dla pszczół, trzmieli, dla motyli. Jesteśmy na
łące naturalnej, gdzie jest akurat tu przy mnie łan, głównie ostów, który jest rośliną, która jest oblatywana przez wszelkie zapylacze. Motyle, trzmiele, wiele innych gatunków, również pszczoła miodna. Wiele roślin potrzebuje tych owadów do zapylenia i jeżeli nie będzie owadów, to te rośliny przestaną istnieć. Ten zapylenie przez owady to jest zapylenie krzyżowe przeważnie, czyli roślina zostaje zapylona pyłkiem innego osobnika tego samego gatunku i wówczas ta pula genowa jest bogatsza i mamy bujniejsze potomstwo, więcej owoców, więcej kwiatów. Przyroda jest po prostu bogatsza dzięki tej właśnie temu zapyleniu krzyżowemu. Kilka lat temu wycinaliśmy tutaj z rąb i jak widzimy zostało jedno drzewo. Jest to lipa, nieprzypadkowo. Jest to cenny gatunek biocenotyczny. Każdy wie, co to jest miód lipowy. Takich drzew na tym zrębie zostało 3. Oprócz tego widzimy dąb. Jest to połamany, stary, ale dziuplaste drzewo. Zostało też nieprzypadkowo, dlatego że leśnicy nie wycinają dziupli, zostawiają drzewa z dziuplami właśnie po to, żeby ta przyroda mogła z tych dziupli korzystać, czy będą to ptaki, czy osy, czy nawet dzikie pszczoły. Mietek postanowił pokazać dwie pszczele rodziny, które mieszkają w środku lasu. Dlaczego akurat tam? No, to już opowie on sam. Dla nas ta przygoda skończyła się dość boleśnie. Pszczoły nie chciały współpracować, ale las to nie supermarket. Tu nic nie dzieje się na zawołanie. Jesteśmy w lesie przy dwóch moich rodzinach pszczelich. Każdy ul jest zasiedlony przez jedną rodzinę. Tam jest jedna matka i wszystkie pszczoły są dziećmi tej matki, popularnie zwanej królową. Dlaczego akurat w tym miejscu? Las to jest dość w tym miejscu rzadki. Dużo jest roślin runa i taki jest najlepszy las dla pszczół, czyli niezbyt gęsty, gdzie nie ma za dużo drzew, a jest taki różnorodny. Jest i dużo roślin w drugim piętrze i podszyt i są rośliny w runie. Dodatkową zaletą tego miejsca jest to, że blisko mamy jezioro, więc pszczoły w wypadku, gdyby była susza, to skorzystają z wody w jeziorze. Dlaczego woda? Woda jest potrzebna pszczołom do życia. Tak samo jak człowiek pije wodę, pszczoły również piją wodę. Warto o tym pamiętać, mieszkając nawet w mieście, w okresie jakiejś suszy, można wystawić naczynko wypełnione jakimiś kamyczkami albo czymś takim, żeby pszczoły się nie topiły, a żeby mogły skorzystać, napić się. Kolejnym etapem naszej wyprawy stał się dziki sad na skraju lasu. I tu dowiedzieliśmy się o pewnej bardzo ciekawej i potrzebnej akcji. Od kilku lat Lasy Państwowe prowadzą projekt Pszczoły wracają do lasu. Ogólnie chodzi o to, żeby las stał się bardziej przyjazny dla pszczoły miodnej. Tak jak tu w tym miejscu jesteśmy w sadku, gdzie są dzikie odmiany gruszy, jabłoni, śliwek, które posadzone zostały przez leśników z naleśnictwa Starej Jabłonki. Jest to bardzo cenne miejsce, dlatego że drzewa owocowe kwitną wiosną, w okresie, kiedy właśnie pszczoły potrzebują tego pokarmu, tego nektaru dużo i pyłku, dlatego że w tym okresie rodzina pszczela się rozwija. Następne, co w ramach tego projektu leśnicy robią, zakładają w lesie kłody bartne. Czyli są to tak jak gdyby dziuple, ale wykute specjalnie dla pszczół w takich wyżynkach drewna, przeważnie sosnowego, i zawieszone na drzewach kilkanaście metrów nad ziemią,
zasiedlane przez dzikie rodzinę pszczół, czy tak jakby odpowiednik takich budek lęgowych, tylko dla pszczół. Kolejne zadanie w ramach tego projektu to było badanie polegające na tym, że ponad 100 rodzin pszczelich w całej Polsce w lesie, w różnych, że tak powiem, rodzajach lasu, czyli fachowo mówimy w różnych typach siedliskowych lasu, zostały porozstawiane. Każdy z tych uli był na specjalnej pasiecznej wadze, która mierzyła zmiany, jeśli chodzi o ciężar ula, czyli co znaczyło, ciężar ula znaczy, mieliśmy dane na temat tego, czy pszczoły w tym momencie mają pożytek, czy nie ma, i na podstawie tych danych zebranych z całej Polski mamy teraz wiedzę na temat tego, w jakim lesie pszczoły najlepiej się czują, w jakich okresach brakuje im tego pożytku, i możemy pomyśleć o tym, jakie rośliny, jakie drzewa sadzić, w jakich miejscach, żeby pszczołom pomóc w tych okresach trudnych. Z badań prowadzonych przez leśników na pszczołach w całej Polsce wyszło, okazało się, że najwięcej pszczół, tych właśnie takich zbliżonych genetycznie do tych, które zamieszkiwały przed wiekami tereny Polski, czyli mam tu na myśli pszczołę miodną, podgatunek środkowoeuropejska, jest właśnie w części północnej Polski, czyli między innymi w nadleśnictwie Starej Jabłonki. Słyszycie ten dźwięk? Jeśli ktoś z Was był wystarczająco uważny w trakcie całego materiału, na pewno zauważył pracowite mruczenie pszczół. Tak brzmi życie. To wyjątkowo przyjemny dźwięk. Zróbmy wszystko, by nigdy go nie zabrakło.